One, halo. Ja chciałam się tylko podzielić tym, co właśnie Agatka dzisiaj mówiła o tym duchu sierocym. Tak po prostu swoje powiem chwilę. Jakieś czas temu modliłam się na językach i mówię tam, o, no coś mówię, miłość Boża, miłość mi tam. Mówię na językach, mówię, Boże, co do mnie mówisz? Co chcesz mi przekazać? Wiedziałam, że coś się już będzie działo, ze mną oczywiście, no bo to wiadomo, że ze mną. I właśnie modląc się dalej, za jakiś czas, dostałam słowo, Boże, mówię, chcę więcej, chcę głębiej, bo jestem głęboka, chcę głębiej, tak? Chcę iść głębiej dalej, dalej poznawać Jezusa w sobie, tak? I Bóg mi powiedział, chcesz głębiej, to pierwsze, muszę zmienić tok myślowy, tak? Myślenie, tak? Chcesz głębiej, to musisz iść po prostu w tym kierunku. To nie to, że czarno myślę, ale czasami mogę się zawiesić na jednej rzeczy, która nawet może być Boża, a się okazuje, że ona nie jest Boża w ogóle, tak? Drugie, właśnie to, co Agatka mówiła, że mi mówi tak wczoraj, weź kucyki sobie zrób. I zrobiłam sobie te kucyki i poszłam spać z tymi kucykami wczoraj. Poszłam spać. Powiedział, że ja patrzę z perspektywy na ciebie, tej małej dziewczynki, która miałaś 5 lat, gdzie mój ojciec w jakiś sposób mógł mnie odrzucić za pragnanie jego miłości, ale on nie mógł w tym momencie mi ją dać, bo sam nie mógł, tak? I zrobiłam te kucyki i chodziłam, poszłam spać z nimi, tymi kucykami. I chciałam dzisiaj przyjść z tymi kucykami. Uczesałam się tylko tak. Przepraszam. Powinnam żyć z tymi kucykami i cieszę się z tego, bo z tej perspektywy wierzę, że pójdę dalej, że moje prorocze słowa, w ogóle ja popłynę dalej w tym wszystkim. I to chciałam przekazać właśnie, że jestem nowa Wasia, ta malutka Wasia, którą Jezus kocha. Amen. Amen.